Słuchajcie, chciałem opowiedzieć wam pewną historię. Dlaczego wziąłem LSD? W swoim życiu, dlaczego wziąłem LSD? Zaraz po powrocie ze szpitala, gdy miałem wszczepiony stymulator serca, bardzo mocno się bałem. Bałem się życia, bałem się siebie. Byłem w ogóle przewrażliwiony na tym punkcie i ja przez całe życie miałem taki problem właśnie, takiego przewrażliwienia, trochę takiego lękliwego perfekcjonizmu. Wiecie, każdy z nas jakoś wyrabia sobie w życiu jakiś jeden sposób funkcjonowania, który jest dla niego taki najbardziej adekwatny i w ten sposób żyje. Niektórzy ludzie są bardziej fizyczni i wolą taką pracę fizyczną, inni są bardziej emocjonalni, wolą pracować z ludźmi, inni są bardziej intelektualni, wolą siedzieć nosem w książkach, tak? Ja byłem takim właśnie bardziej intelektualistą. I tak trochę zamknąłem się w tych książkach, powiedzmy w cudzysłowie, bo chodzi o to, że to jest taki mój największy modus operacji w życiu. Po prostu lubię wiedzę, lubię się uczyć i to ma dla mnie największą wartość w życiu. No, relacje z ludźmi i inne rzeczy też, ale to jest taka moja dominująca domena, powiedzmy. I gdy wyszedłem z tego szpitala, strasznie mnie to męczyło. Zacząłem się bać, zacząłem mieć takie lęki o swoje własne serce. Zacząłem mieć takie wątpliwości. Bałem się, że jak ktoś mnie uderzy, to tutaj w loże stymulatora to mnie skrzywdzi. I nieraz zdarzało mi się tu oberwać. To jest takie dziwne uczucie i taki ból, tym bardziej, że przy stymulatorze serca są dwa półmetrowe kable, które idą tutaj żyłą płucną i one są tam do serca wkręcone do środka. A zresztą to jest nieprzyjemne w ogóle o tym mówić. I pomyślałem sobie tak. Mówię, całe życie byłem taki miły, taki grzeczny, dobry dzieciak. Nigdy nikomu krzywdy nie wyrządziłem. Chciałbym zrobić coś, żeby pchnąć swoją granicę w życiu. Granicę lęku. Chcę zrobić coś bardzo niebezpiecznego. I zawsze wydawało mi się zażywanie narkotyków taką niebezpieczną rzeczą, tak? Nigdy wcześniej niczego nie brałem, poza marihuaną, która wydaje mi się nie być aż taką niebezpieczną substancją. Chyba, że jest nadużywana w dużych ilościach i ktoś ma problemy psychiczne, to wtedy może być niebezpieczna. No i załatwiłem to LSD razem z Aleksem, wtedy pamiętam, mieliśmy swojego tripa pierwszego, zresztą go nagrywałem, opowiadałem o tym. I to była moja motywacja, żeby to zrobić, tak? Żeby wziąć LSD. To była moja motywacja. Chciałem pokonać granicę lęku, tak? Nie chciałem się naćpać. Nie chciałem uciekać od rzeczywistości. Nie szukałem haju. Nie szukałem dobrej zabawy. Szukałem doświadczenia duchowego, mistycznego absolutu, które pozwoli mi pokonać lęk przed śmiercią. Żebym się tak nie bał. Żebym był bardziej szczęśliwy i taki, jaki jestem sobą, tak? To, co przeżyłem i to, czego doświadczyłem, to zostawię z boku, bo doświadczyłem zdecydowanie dużo więcej niż chciałem i dowiedziałem się o sobie dużo więcej niż myślałem, że mogę się dowiedzieć, ale zostawiło mnie to z takim poczuciem, że życie jest zagadką, taką mistyczną zagadką, jest tym oceanem bezgranicznej miłości, bezgranicznej wdzięczności, bezgranicznej jedności, która jest tą pustką, tak? Że ta pustość naszego życia, ta pustka, którą nieraz czujesz, gdy siedzisz sam ze sobą albo gdy masz doła emocjonalnego, bo zazwyczaj wtedy ta pustka najbardziej się uwidacznia, bo jak jesteśmy szczęśliwi, to nie zapominamy, tak? Ta pustka to jesteś ty. Ta pustka, ta pustość, ta pusta przestrzeń to jesteś ty. Nie da się jej wypełnić przy pomocy słów, przy pomocy doświadczeń, bo ona i tak zawsze tam jest. I nawet w różnych sytuacjach może się przypomina o sobie, czy nawet twoje pytania o śmierć i o życie, czy lęk przed śmiercią. Wiecie, my tłumimy lęk przed śmiercią, tłumimy go, naprawdę. Jak przyjrzysz się, jak funkcjonuje twój mózg w sytuacji, gdy się boisz śmierci, to zobacz ten mechanizm natychmiastowego tłumienia. Dlaczego? Dlaczego to robimy? Bo to jest istotne dla naszego przetrwania. Gdybyśmy cały czas myśleli o śmierci, to byśmy chodzili w depresji, chodzili w przygnębieni, i nie wiem, może mielibyśmy jakąś falę masowych samobójstw w życiu. Nigdy nie wiadomo, tak? To też jest temat do zbadania. Też każdy może myśleć inaczej o śmierci, tak? I o tych tematach. I to,
głębiej sprowadziło mnie to na tą ścieżkę duchową, bo ja chciałem zainspirować się do duchowości, tak żeby zacząć medytować, obserwować umysł, wejść bardziej w tu i teraz, nauczyć się koncentracji, refleksji. Studiowałem wtedy Advaita Vedantę, buddyzm, oglądałem filmy Mojego, Eckharta Tolle, Alana Wattsa. Tych książek trochę się przeleciało przez moje ręce, tak? Może gdzieś tam na moich filmach oglądaliście, że tam czasami w tle pokazuję wam półkę z książkami. To nie są wszystkie książki, które przeczytałem, też nie wszystkie przeczytałem, ale no jest to tam jakieś osiągnięcie, powiedzmy. I chciałem nagrać to wideo właśnie z tego powodu, żebyście zawsze zastanawiali się nad tym, jaka jest wasza motywacja w osądzaniu rzeczy i widzeniu ich takimi, jakimi je widzicie. Bo ta nasza tendencja do oceny, do generalizowania, do projektowania jest silniejsza od naszej logiki, od naszego rozumu, od naszej świadomości, bo ona jest natychmiastowa, jest kompulsywna, jest przetrwaniem, jest operacją przetrwania w nas. Wiecie, ja doszedłem do takiego poziomu, nie wiem, rozumowania powiedzmy, w którym zakwestionowałem przetrwanie. Zakwestionowałem to, że ja muszę przetrwać. I zdałem sobie sprawę, że ja nie muszę przetrwać, że w życiu nie ma, tutaj, w życiu naszym, nie ma żadnej z góry ustalonej hierarchii wartości i nikt nie powiedział, że ty musisz przetrwać. My bierzemy to, nie wiem, w społeczeństwie jako jedną z wartości, która po prostu sobie jest, że sobie żyjemy i zakładamy rodzinę i nie wiem, i gdzieś tam robimy karierę i osiągamy sukces, nie? Bo to jest taka nadrzędna domena wartości, jaką teraz reprezentuje nasze społeczeństwo. To jest sukces w tej chwili. Sukces, kolor pomarańczowy, Spiral Dynamics i tyle. Bo co się stanie, gdy zakwestionujesz przetrwanie? No, w zasadzie to nic się nie stanie. W zasadzie to nic nie musisz robić. Nie musisz się starać. Nie musisz cisnąć. Nie musisz mieć presji. Nie musisz się bać. Stajesz się człowiekiem, który jest tak jakby poza systemem. Poza systemem przekonań i wartości. Takim człowiekiem, który jest w zasadzie to nikim. W zasadzie to nawet nikim istotnym. Ale też stajesz się takim sobą. Bezwarunkowym, naturalnym sobą. Stajesz się wolny od lęku, czy wolnym od kontroli. Tylko to nie jest kwestia kontroli takiej społecznej, to jest kwestia kontroli egzystencjalnej. Czy kontroluje tobą po prostu lęk? I ten impuls, żeby przetrwać, jako nadrzędną wartość w twoim życiu. I wiecie, to jest teraz, jak ja mówię, to jest proste słowa. Ale na co dzień my biegamy w kółko, staramy się być zajęci wszystkim, staramy się być produktywni, ogarniamy życie, chaos, mętlik. I nie dajemy sobie czasu, żeby przemyśleć te kwestie, dopóki naprawdę się nie zatrzymamy i nie zastanowimy, albo dopóki któryś z naszych bliskich nie umrze, albo dopóki nie wydarzy się coś katastrofalnego, co zmieni cały nasz sposób funkcjonowania czy myślenia. Ja tutaj nie chcę was zmuszać do jakiegoś sposobu myślenia, nie chcę was, nie wiem, umoralizować, że teraz o, musicie iść na maksa w swoim życiu, musicie osiągać, czy być szczęśliwi, bo życie jest jedno, jest pięknie, jest cudownie. Nie, ja w zasadzie tego nie wiem. Raz jest pięknie, raz nie jest pięknie. Raz są fajne dni, raz są gorsze dni, raz są takie emocje, raz są takie. Życie to jest taka fala. Nie ma tutaj nic stałego tak naprawdę. Stała jest tylko świadomość. Czyli ta pustość w tobie, ta pustka jest stała. Możesz zaobserwować, że ona się nie zmienia. A wszystko inne wibruje. Lata. Jak nie w tą stronę, to w tą stronę. Nasza osobowość ma różne wzorce, tak? I jeszcze jeden insight, który miałem w swoim życiu dotyczący śmierci, to jest ten insight, że gdy my umrzemy, gdy ja umrę i ty umrzesz, to pamięć o tym, że ty w ogóle żyłeś, nie będzie funkcjonować, więc po twojej śmierci ty nawet nie będziesz wiedział, że kiedykolwiek się urodziłeś, kiedykolwiek żyłeś. Zdajesz sobie z tego sprawę? Myślałeś kiedyś o tym?
że po twojej śmierci nawet nie będzie ciebie, nie będzie twojego istnienia, które w ogóle kiedykolwiek pamiętało siebie i swoje własne życie. Więc w zasadzie to nie ma znaczenia, czy ty teraz żyjesz, czy teraz byś umarł, czy za chwilę byś umarł. Bo my żyjemy w takim złudzeniu, że zaraz będzie coś następnego, albo kiedyś coś tam było i żyjemy tak naprawdę w naszej pamięci. A rzeczywistość i życie takie fizyczne, namacalne, to metafizyczne, duchowe dzieje się teraz, którego nie ma, nie można go uchwycić, bo to teraz dzieje się w bezczasowym teraz, w bezczasowym wiecznym teraz, dosłownie w tym samym teraz, w którym umrzesz. Więc nie ma tak naprawdę granicy rozdzielenia czasowego pomiędzy twoim życiem a twoją śmiercią. Twoja percepcja, świadomość jest w stanie przekroczyć granicę życia i śmierci. Tak jakbyś już teraz był świadomy tego, że umarłeś. Ja wiem, że to jest trudne do uchwycenia, bo umysł bierze to konceptualnie i zaraz ma rozkminę nihilistyczną, że nic nie ma znaczenia i wartości i wpada w dół emocjonalny. Ja nie mam na myśli tej rozkminy filozoficznej, ja mam na myśli bezpośrednio świadomość pustości życia, nieegzystencji. Tak jakbyś za życia uświadomił sobie nieegzystencję. Tak jakbyś przekroczył tą granicę tego rozdzielenia pomiędzy życiem a śmiercią. Bo to są dwie przeciwstawne koncepcje, tak jakbyś uświadomił sobie, że one są jednym i tym samym, że życie i śmierć jest jednym i tym samym. I to jest to, co ja zrealizowałem w swoim życiu. To jest to, co ja nazywam też oświeceniem, też głębokim oświeceniem, takim przebudzeniem naprawdę głębokim, na poziomie absolutnej świadomości. Chciałem się z wami tym podzielić, ponieważ jeżeli interesuje was duchowość i filozofia i w ogóle te tematy egzystencjalne, to może pomóc wam za życia rozwikłać wiele waszych zagadek, wiele waszych zwątpień, wiele waszych neuroz, odpowiedzieć na pytanie, czym jest miłość, odpowiedzieć na pytanie, jaki jest sens życia. Naprawdę to są fundamenty. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ nikt o tym nie mówi. Mówię, w społeczeństwie, na necie będziecie mieli całą masę różnych rozkmin filozoficzno-psychologicznych o sukcesie, jak zarabiać, jak prawo przyciągania, jak czuć się lepiej, jak czuć się fajnie, jak mieć więcej kasy, jak mieć więcej seksu. No i co z tego? Będziesz to miał, twoje życie i tak nadal będzie puste. Nadal będziesz na tym samym poziomie szczęścia, bo tak działa nasze ciało, że cały czas dąży do stabilnego poziomu szczęścia. Czy masz więcej, czy masz mniej, i tak będziesz zawsze tak samo szczęśliwy. To jest jeden z największych egzystencjalnych insightów, jakie możesz uzyskać w swoim własnym życiu, który cię rozbroi, rozwali twoje ego na cząsteczki pierwsze i zostawi cię z oceanem bezgranicznej miłości. Słuchajcie, chciałem was w ten sposób zainspirować do głębokiej refleksji, do medytacji i do świadomości i do tego, żebyście wiedzieli o tym, że nie zawsze każdy musi mieć taką samą motywację, aby coś zrobić i nie każdy zawsze musi widzieć coś tak samo. Mówię tutaj na przykładzie LSD, tak? Bo ja wziąłem LSD nie dla rozwoju, nie dla zabawy, nie po to, żeby sobie coś udowodnić, tylko właśnie dla rozwoju, dla głębokiego wglądu. To też nie jest film motywujący was do tego, żebyście brali LSD. Uważam, że każdy musi zdecydować sam za siebie i zadać sobie pytanie, czy tego potrzebuje. I pamiętajcie, że jest duża różnica pomiędzy tą przedracjonalną duchowością opartą o wierze, wierzę w coś, wierzę w Boga, wierzę w życie po śmierci, wierzę w inne światy i inne teorie, a tą postracjonalną duchowością opartą na bezpośrednim doświadczeniu miłości, jedności i Boga. Absolutnej świadomości. To jest dla mnie Bóg. Absolutna świadomość. Nie wielki mędrzec z brodą gdzieś tam w chmurach. Nie, to jest moim zdaniem dogma. Bóg to jest absolutna świadomość. Dzięki wszystkim bardzo serdecznie, dzięki, że obejrzeliście ten film. Jeżeli wam się spodobał, udostępnijcie go proszę na Facebooku, może kogoś to zainspiruje, żeby głębiej spojrzeć w siebie. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, możecie to zrobić poprzez Patronite'a, PayPala. Dzięki za wasze wsparcie, to wiele dla mnie znaczy. Zapraszam również na swoją stronę internetową projektfindyourself.com.pl, to możecie uzyskać dostęp do moich kursów, zapisać się na prywatne konsultacje, możemy się zobaczyć, przepracować jakiś temat, jeżeli macie ochotę. Trzymajcie się ciepło,
Zostawcie jeszcze kciuki w górę i komentarze i widzimy się w następnym nagraniu. Miłego Elo, buźka.